to tak naprawdę dokonujecie roli, którą kiedyś odgrywały media. Filtrujecie informacje, ustalacie, co jest istotne i na czym należy się tak naprawdę skupić. Jak pokazał Pan ten slajd z tymi zawodami najbardziej zagrożonymi automatyzacją, to są te zawody takie, wydaje mi się, niewyspecjalizowane, prawda? Takie powszechne. Proszę zobaczyć, ile osób teraz banki zwalniają. Dlaczego? Dlatego, że to jest po prostu w coraz większym stopniu obrót informacją i tych pracowników nie jest potrzeba. Tematy poruszane dzisiaj na konferencji to będą tematy z zakresu edukacji, z zakresu innowacji oraz z zakresu szeroko pojętego biznesu oraz gospodarności. Bardzo się cieszę i gorąco witam wszystkich prelegentów, którzy z różnych stron Polski przyjechali. Jest to konferencja, która zorganizowana jest przez Samorząd Studencki Akademii Techniczno-Humanistycznej. Uczestniczą w niej prelegenci, ale prelegenci są z różnych miast i relacjonują, że tak powiem, badania właśnie tych różnych miast do sytuacji właśnie współpracy studenckiej braci z miastem, z samorządem lokalnym, z władzami miasta i tak dalej. Ale równocześnie bardzo istotnym elementem tej współpracy jest współpraca studentów z samorządem gospodarczym. Nie tylko samorządem lokalnym, ale samorządem gospodarczym. Jeśli tutaj zbudowano taką fabrykę, to znaczy, że tutaj było bardzo silne zaplecze i produkcyjne, jeśli chodzi o robotników wykształconych, ale również przede wszystkim o umysły techniczne. I taka fabryka już dzisiaj funkcjonuje, 45 tysięcy metrów kwadratowych została zbudowana. Studenci Bielsko-Białej mają, mówiłem o tym, ogromne możliwości pracy. Dzisiaj największym problemem w naszym mieście, to powtarzam przy każdym wywiadzie, jest brak ludzi do pracy, szczególnie ludzi z technicznym wykształceniem. Bo dzisiaj miasto, które było kiedyś miastem 100 przemysłów, może się nazwać miastem 1000 przemysłów. Ale co jest bardzo ważne, że oprócz firm, zakładów tych największych koncernów świata, zakładów produkcyjnych, również są zaplecza techniczne. Bardzo się cieszę, że Samorząd Studencki zorganizował tę imprezę. A ta impreza, przypomnę, że jest jedną z imprez w Tygodniu Kultury Akademickiej, który trwa od 16. już od 16 maja i on będzie trwał do jutra. Jutro będzie wielka rozrywkowa impreza. Chcemy zaprezentować to, z czego ta akademickość i ta studenckość się składa. Po pierwsze ze sportu akademickiego, po drugie oczywiście z rozrywki związanej z koncertami, które będą odbywać się w piątek, no i z tą częścią naukową, konferencją naukową Determinantami Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Bardzo się cieszę, że studenci zorganizowali konferencję naukową. Ja jako rektor ELEK przywiązuję dużą wagę do współpracy ze studentami i na pewno jest to pierwsza konferencja, ale będę kontynuował ten nurt, będę organizował jeszcze więcej konferencji. Ten tytuł jest bardzo atrakcyjny. Miasto dla młodych, młodzi dla miasta podkreśla ważną rolę studentów, młodzieży w mieście Bielsku-Biała, a jak już powiedziałem, rozwój miasta uzależniony jest od tych młodych naszych studentów i muszą mieć dobre warunki rozwojowe, a taka konferencja jest okazją do przedstawienia swoich ambitnych planów, swoich ambitnych osiągnięć. Bardzo istotne jest to, że wiele przedsiębiorstw prowadzi zaplecza naukowo-badawcze i to jest bardzo istotne, czyli jest przyszłość dla właśnie młodych ludzi wykształconych. Ale ten stopień bezrobocia w Bielsku-Białej jest 4,4. Właściwie to jest tak zwany poniżej progu higienicznego bezrobocia. Myślę, że to jest bardzo dobry prognostyk dla szczególnie studentów wyższych uczelni Bielsku-Białej, że nie muszą nigdzie wyjeżdżać, chyba że ktoś woli na zmywaku w Londynie pracować, no to już jest jego wybór. Kształcimy dobrych inżynierów. I jak wynika z danych statystycznych, miasto Bielsko-Biała poszukuje kadr o wysokim poziomie, kadry technicznej w szczególności, o wysokim poziomie innowacyjnym. Dzień dobry, Katarzyna Sordel, Akademia Techniczno-Humanistyczna. Pan doktor wspominał o drukarkach 3D. Ja chciałam zapytać, czy są jakieś przewidywania, kiedy tego typu drukarki będziemy mogli mieć we własnych domach? Takie tradycyjne drukarki i komputery też kiedyś kosztowały bardzo dużo, już tyle nie kosztują. Co powinni
nauczyciele i uczelnie w programach kształcenia zaoferować studentom, żeby każdy młody człowiek mógł znaleźć się w przyszłości w dobrym miejscu? To zdolność adaptacyjna, to znaczy to jest umiejętność uczenia się. To, czego Państwo powinniście się głównie w trakcie studiów nauczyć, no to właśnie myślę takie podejście do rozwoju, do ciągłego budowania własnych kompetencji i zdolność do uczenia się, bo pewnie spora część wiedzy, którą będziecie zdobywać, nie okaże się przydatna, ale tak naprawdę trudno to jest w tej chwili przewidzieć. W organizacji całego Tygodnia Kultury Akademickiej zaangażował się cały samorząd studencki, to jest liczebnie około 20-30 osób, które bardzo profesjonalnie podeszły do tematu i zorganizowały tę konferencję. Chociaż jest ona pierwsza, myślę, że na bardzo dobrym poziomie naukowym, merytorycznym oraz całym Tydzień Kultury Akademickiej na poziomie, który będzie zadowalający dla wszystkich uczestników.